Cześć, Mango, witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Jak nazwa wskazuje, zajmiemy się dzisiaj kantorkiem. Już jakiś czas temu, nawet trochę dawno temu, pojawiły się u mnie w sumie dwa światy, Aldeus i Tempest. Na starcie, na Tempesie raczej, wpadło mi od razu 1.6.9, więc było dosyć konkretnie. Aldeus zazwyczaj są pustki. Tam jakoś słabiej osoby wymieniają. Ale co jeszcze poza tymi światami? Pomyślałem, że jednak... wiem, że grupa specjalna to jest jedna grupa specjalna. Nomada, Majuna, tam się ciężko zarabia. Tempest zejdzie z grupy specjalnej na grupę pierwszą. Tyle, że jeszcze planuję jakoś na dniach teraz modyfikować prawie wszystkie przeliczniki. Na pewno właśnie Nomada, Tempest z rasem na wartości. Ale równie dobrze z grupy trzeciej. Myślę, że światy trochę wzmocnieją, żeby po prostu nie było czegoś takiego, że gracze na przykład wysyłający z grupy trzeciej na grupę specjalną, a oni dostają naprawdę 0 bodajże 57, czyli no nie jest aż tak kolorowo. Spróbuję to trochę zmniejszyć, taki duży próg, dlatego po prostu, żeby więcej osób z tamtych światów, głównie chodzi mi tutaj o Tarhunę, było chętnych najprościej na świecie na wymiany. Ponieważ właśnie no z nomady myślę, że gracze są w miarę zadowoleni, teraz mi tam spada akurat kasa i tak, więc też nie będę robił tego nie wiadomo jak. Na Majunie kasa mi stoi, tyle że tego w ogóle nie odczułem, dlatego że i tak tam planuję kupować legendy, więc na razie skupię się bardziej mniej raczej na Majunie, bardziej na Nomadzie i Tempesie. Tyle że Nomada i tak musi mieć oczywiście jakoś tam minimalnie większą różnicę niż grupa pierwsza, dlatego że to jednak jest świat trochę bardziej indywidualny, dlatego zamiast grupy specjalnej dla Nomady i Majuny zrobię specjalny przelicznik, tak jak było chyba na początku w sumie, tyle że z innymi po prostu statystykami. Tempest przejdzie do grupy pierwszej i właśnie pozmieniam między grupą pierwszą, drugą, trzecią i tak dalej pojedyncze przeliczniki, żeby to było jakoś tak bardziej optymalnie. Teraz oczywiście jak najbardziej zmieni się w grupie trzeciej. Tak jak wam tutaj mówiłem, z grupy trzeciej na specjalną jest aktualnie 0.57, więc no tak kiepsko bym powiedział. Ciężko mi to teraz zobrazować w słowach. Ale dobra, to w sumie takie z grubsza informacje. Jeszcze wam mogę dodać ciekawostkę, że na Pandorce do klanów dochodzić to tak średnio, bo w klanach to nigdy nie wiadomo, co się będzie ciekawego działo. Na E2 nie chodzę, na Tytany nie chodzę za bardzo, poza teraz eventowymi, dlatego myślę, żeby otworzyć własny klan. Tyle że ten klan na początku by się skupiał tylko po to dla mojej wygody, żebym nie musiał do depozytu chodzić po kasę, dlatego jeszcze nie wiem, czy będzie on dostępny dla ogółu, będzie dla widzów, czy jeszcze po prostu taki mój prywatny depozyt, żebym po prostu nie musiał lecieć na depozytu po kasę. Wiadomo, wygoda najważniejsza. Dobra, to w sumie taki krótki, informacyjny był odcinek. Mam nadzieję, że osoby, które jeszcze nie skorzystały, skorzystają, póki jeszcze jest okazja, na przykład jeśli przesyłacie z Majuny czy Nomady na ten lepszy kurs. I właśnie to jest takie coś, żeby nie było zaskoczenia. Możliwe, że nawet na jeden dzień po prostu nie będzie kantorku. Wtedy sobie będę wszystko na spokojnie robił. Więc to taka po prostu informacja na zapas. Dobra, to co? Mam nadzieję, że zasłyszałem na łapkę za po prostu prowadzenie kantorku. Jeśli nie, no to rozumiem oczywiście unokę. A się z wami po prostu żegnam.